A już teraz dr Maciej Jędrzejko, ginekolog. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie, panie doktorze. Przepraszam, że musiał pan czekać, ale są korki straszne. I ja chciałem też zwrócić się do mojej ukochanej wydawczyni Karoliny, która krzyczy i mi do ucha i mówi, że się nie słucham i że miałem nie odjeżdżać daleko. Ja naprawdę, Karolino, nie odjechałem daleko, tylko tu wokół są takie korki, że to tyle trwa. Przepraszam. Wiem, że jesteśmy troszkę przewaleni z czasem. No ale no, czasami się tak zdarza. Będę szybko mówił. Nie, to ja teraz muszę szybciej. Panie doktorze, wielka dyskusja wybuchła. Rejestr ciąż. I kobiety obawiają się no, tego rejestru po prostu, że tam będzie wszystko wpisywane, że to będzie, nie wiem, materiał dla prokuratora, że będą rozliczane z ciąż i tak dalej, i tak dalej. Czy słusznie ten temat rejestru ciąż wywołuje emocje? No, ja bym powiedział tak, ja bym to porównał do takiej sytuacji, że wyobraźmy sobie na chwilę, że w kraju zakazane jest posiadanie zepsutych samochodów oraz wypadków samochodowych. Mhm. A mechanik za naprawienie panu samochodu idzie na 3 lata do więzienia. W tej sytuacji rejestr samochodów przestaje wyglądać fajnie. Taki normalny rejestr samochodów, który mamy przecież, kiedy wolno mieć wypadki, jest, raczej wszyscy są smutni z tego powodu i raczej wspierają osoby, które miały taki wypadek czy jakąś tragedię, to jakby taki rejestr nikogo wtedy nie bulwersuje. Natomiast w momencie, kiedy mamy zakaz aborcji, kiedy za aborcję ciąży ciężko chorej, dziecka bez głowy, bez nerek, bez najważniejszych narządów dla życia, czyli takiego płodu, który jest, no, którego życie jest niemożliwe do utrzymania w perspektywie jakiegoś nawet krótkiego czasu po urodzeniu, no to wprowadzenie takiego rejestru wydaje się po prostu skandaliczne. No bo rozporządzenie jest. Ja rozumiem, że ten rejestr właśnie powinien powstawać już, tak? No ten rejestr... Rozporządzenie ministerialne. Tak, tylko problem polega na tym, że to jest... Pomysł jest generalnie całkiem dobry, bo to jest pomysł Unii Europejskiej. Ale pomysł Unii Europejskiej... No właśnie, przepraszam, ja tylko wyjaśnię, bo rząd odpowiada, to nie my. Unia Europejska powiedziała, że mamy te przepisy wprowadzić i my tylko stosujemy to, czego chce Unia Europejska. No, tylko różnica polega na tym, że w Unii Europejskiej aborcja ciąży chorej jest absolutnie legalna, a aborcja ciąży do 12 tygodnia nie jest ścigana prawem w żaden sposób. W związku z tym tam jest zupełnie inna sytuacja, bo tam cel tego rejestru jest zupełnie inny. Tam rzeczywiście cel jest taki, żeby pomóc kobietom, ale też i przepisy prawne, które stosuje się w Unii Europejskiej są pro-kobiece. W Polsce są antykobiece kompletnie i jeszcze do tego atakujące lekarzy. No bo przypominam, że lekarz ponosi odpowiedzialność karną za ewentualną usunięcie ciąży. Ale pan już musi wpisywać do tego rejestru ciąży? Jak w tej chwili jest? Nie. W tej chwili nie dostałem żadnych wytycznych. No, słyszę, że od października ma to wchodzić. To rozporządzenie weszło teraz. Natomiast w tym rozporządzeniu jest napisane, że nie wymaga się konsultacji prawnych w sprawie tego. Więc, bo czytałem dokładnie to rozporządzenie. Więc to też jest dla mnie nieco zaskakujące. Problem polega na tym, że po prostu lekarze się boją, kobiety się boją i nie ufamy władzy, ponieważ już zbyt wiele razy nas zawiodła. Nie zachowuje się w sposób taki, który by sugerował, że tu chodzi o rzeczywiście dobro pacjentów, o komfort lekarzy. No tak po prostu się nie dzieje w tym kraju. Okej, a mam pytanie, czy to prawda, że w tym rejestrze też będzie trzeba wpisywać na przykład, jeśli kobieta ma jakieś środki antykoncepcyjne domaciczne? No w tej chwili na ten moment jeszcze nie ma takiego rozporządzenia aktu prawnego, ale takie pomysły rzeczywiście są i to już w ogóle jest dla mnie skandaliczne, bo to jest prywatna sprawa każdego człowieka, jaką metodę antykoncepcyjną stosuje. A poza tym wobec pomysłów różnych organizacji takich pro-life pomysł pod tytułem, że antykoncepcja zabija płody albo że antykoncepcja morduje dzieci, który jest gdzieś szeroko tam promowany, to no wobec tej sytuacji, wobec tej atmosfery, ja się wcale bym nie zdziwił. Wie pan, jeszcze jakby mnie pan zapytał 10 lat temu, czy to jest możliwe, to ja bym powiedział, nie, no to jakiś żart w ogóle. Tak. Dzisiaj, co pan sobie wymyśla? Co pan sobie w ogóle wymyśla? Przecież ludzie nie są aż tak głupi. Natomiast okazuje się, że tutaj z każdym rokiem, z każdym miesiącem te decyzje, które ja widzę, są coraz bardziej absurdalne i przede wszystkim oderwane od jakiejkolwiek naukowej rzeczywistości.
Akcja O tym się nie mówi. Proszę powiedzieć, co to za akcja? O tym się nie mówi to akcja oddolna grupy kobiet, które postanowiły zmienić sytuację swoją w Polsce, więc obywatelek, które jakby zorganizowały się i zaprosiły do współpracy prawników i lekarzy, postanawiając jakby stworzyć taki miks środowisk, które powinny się w końcu zacząć ze sobą dogadywać, ponieważ lekarze mają niestety często błędne przekonania na temat spraw prawnych, a z kolei prawnicy nie do końca rozumieją problemy lekarzy. W związku z tym, dzięki temu, że mogliśmy się spotkać na przykład w Bydgoszczy, to zaczęliśmy się lepiej rozumieć. A teraz nagrywamy film, który będzie w drugą rocznicę ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Będzie... Który pozbawił kobiety. Tak, który pozbawił kobiety prawa do decydowania. Pozbawienie prawa kobiet do decydowania o sobie to jest przemoc, w związku z czym to przemocowe prawo trzeba zmienić i staramy się to właśnie zrobić, ale poprzez edukację. Będzie to taki film, który będzie nie tylko dla polskich kobiet, ale w ogóle dla kobiet na świecie, ale też dla ludzi, żeby sobie uświadomili, na czym polega dramat odebrania prawa do wyboru kobietom, które mają ciążę embriopatologiczną, ponieważ my walczymy o prawo do przywrócenia prawa do wyboru w przypadku ciąży embriopatologicznej, czyli tej, gdzie jest płód ciężko i nieuleczalnie chory. Z perspektywy gabinetu ginekologicznego, jak ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła na życie Polek, ale też na funkcjonowanie lekarzy? Dramatycznie wpłynęła, dlatego że zupełnie zniknęły u mnie z gabinetu takie zdania, bo pacjentki są, ale zniknęły zdania pod tytułem: panie doktorze, mam 36 lat i chciałbym być jeszcze w ciąży. Nie ma. W tej chwili pacjentka przychodzi, ma 32 lata, ma jedną ciążę za sobą i mówi: panie doktorze, ale ja chyba już jestem za stara na tą następną, prawda? Ja mówię: nie, nie jest pani za stara, absolutnie. Niech pani zachodzi w ciążę, jeżeli pani tylko o tym marzy, to proszę zachodzić w ciążę. Ale ja się boję, a jak będzie dziecko chore, to co ja zrobię? A pan mi pomoże? A przecież pan mi nie może pomóc, to co ja wtedy zrobię, jeżeli się okaże, że dziecko nie ma głowy, albo dziecko nie ma nerek, albo jest dziecko ma jakiś ciężki zespół wielowadzia, to co ja wtedy zrobię, jak wtedy ja sobie z tym poradzę? W tej chwili mam 3 pacjentki, które mają taką sytuację, gdzie mają ciążę z wielowadziem. Wszystkie zostały wysłane do krajów zagranicznych, głównie do Czech i do Niemiec, bo ja nie jestem w stanie im tutaj pomóc. A każda... Ale wysłane przez kogo? No, przeze mnie oczywiście, to znaczy ja jakby zaproponowałem, boję się teraz mówić, bo wie pan, no zaraz właśnie, będzie, że ja podżegam. Nie, tak? Nie, znaczy, bo pytanie, czy za chwilę nie przyjdzie do pana prokurator, że pan zachęca do łamania prawa. A tak, tak, więc ja nie zachęcam do łamania prawa, ja zawsze mówię pacjentce, że są różne możliwości, ponieważ pacjentka ma różne możliwości, ma możliwość urodzenia takiego chorego dziecka i skorzystania z hospicjum perinatalnego, ale ma też również możliwość wyjechania za granicę i usunięcia ciąży. Jeżeli pacjentka deklaruje, że ciążę chce usunąć, to wtedy odsyłam ją na strony internetowe, na przykład FEDERA, to jest taka organizacja, która pomaga kobietom w takim kryzysie, i odsyłam oczywiście do klinik po prostu zachodnich, z którymi mam nawiązane kontakty, no bo musiałem to zrobić, żeby tym moim pacjentkom jakoś pomagać. Ja w Polsce im pomóc nie mogę. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że tak krótko, ale to przez korki. Ja dziękuję w ogóle, że pan zechciał z nami porozmawiać na temat, bo to ważne. O tym się nie mówi. W październiku będzie premiera tego filmu. Tak. Śledźcie uważnie informacje na temat akcji O tym się nie mówi. Bardzo ważna akcja i wciąż potrzebna. Co prawda Donald Tusk deklaruje, że po wygranych przez Koalicję Obywatelską wyborach przywróci prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia, no, ale najpierw Koalicja Obywatelska musi wygrać wybory. A później się okaże, czy to, co mówi dzisiaj Donald Tusk, się spełni. W każdym razie taka deklaracja i podtrzymanie decyzji całej partii jest. Doktor Maciej Jędrzejko, ginekolog, akcja O tym się nie mówi, tata ginekolog. Dziękuję pięknie. Jak pan na pana patrzy, to obiecuję, że ja też chcę tak schudnąć. Możemy się skonsultować. Nie, jestem pod wielkim wrażeniem i przede wszystkim ja też muszę się wziąć za siebie. Bardzo panu dziękuję i gratuluję. Życzę powodzenia, panie. Dzięki, serdecznie. Wszystkiego dobrego.